Miało być pięknie, ale nie wyszło. Powiatową ulicę Dolne Młyny remontowano za powiatowe i miejskie pieniądze, pół na pół. Jednak kiedy przyszło do technicznego odbioru, starosta wytknął wykonawcy niedoróbki i nakazał je poprawić szybko i dokładnie. Chodzi głównie o zapadnięte krawężniki. Gołym okiem widać, że nawet nie zostały tknięte przez wykonawcę. Stanowią zagrożenie i uważam, że wcześniej, dokąd tych usterek ZDP nie wykona, nie powinniśmy tej drogi odbierać, a po drugie, no nie zostawia się. Po ostatniej burzy różne tam rzeczy pospadały na chodnik czy na drogę i po prostu droga jest nienależycie przygotowana do odbioru, dlatego odwołałem odbiór. Mieszkańcy cieszyli się z remontu, bo jak twierdzą, przez zbyt niskie krawężniki po każdej ulewie woda wyrządza szkody. Jak zaczęto tą drogę robić, wszyscy się ucieszyliśmy, że będzie bezpieczniej. Fajnie zrobiono wał, fajnie ograniczono prędkość, ale pierwsza ulewa pokazała, jak została wykonana praca technicznie od strony zrobiona, tak? Te chodniki były już zrobione lat 8 temu. Po drugiej stronie chodnik zostały zrobione od części, tu gdzie stoją pojemniki do segregacji odpadów, do Biedronki. Podniesiony krawężnik. Stamtąd woda nie ma jak wejść, więc idzie na tą stronę, prawda? A kanalizacja na tej ulicy jest przygotowana dopiero w paśmie zieleni przy bloku. Więc jak jedzie jakikolwiek samochód, dzieci idą do szkoły, to są ochlapywane aż do uszu. Starosta sprawy nie odpuści, a wykonawca będzie miał nauczkę, że za partactwo pieniędzy się nie dostaje. W niektórych miejscach trzeba wyregulować poziom krawężników. W niektórych miejscach po prostu wystarczy tylko po prostu posprzątać. Ulica Dolne Młyny to bardzo ruchliwa trasa. Osiedla mieszkaniowe, sklepy, szkoły, zakłady pracy. Musi być bezpieczna i wyremontowana starannie.